Do warsztatu wleciała kartka papieru. Wow, to gruba tektura. Narysuj kontury skrzypiec. Przyklej taśmą dwustronną, aby zamocować detale. Teraz to trójwymiar. Pokrój paski. Zakryj boki. Pokryj instrument bezbarwnym lakierem żelowym. Pozostaw do wypieczenia w lampie LED. Wow, to tęcza! Zrobiliśmy podstrunnicę z kolorowego szpikulca. To może się przydać. Dodaj kołki strojeniowe. Smyczek porusza się po cienkich strunach. Te skrzypce brzmią tak pięknie. O, jaki piękny widok! Czy ktoś wybiera się na randkę? So beautiful. Zajmij miejsce, kochanie. Gdy nagle? Kto to? Na sali pojawili się skrzypkowie. Zaczęli grać. A chłopak też wziął skrzypce. Jaka piękna melodia. Nie wiedziałam, że potrafisz grać. Ta piosenka jest dla ciebie, kochanie. Powiedz mi, czy wyjdziesz za mnie? Oczywiście, że tak. Co za niespodzianka. Jaka romantyczna propozycja. Hi. Kolego, zdejmij kurtkę. Nadszedł czas, aby pan młody się przebrał. Bum! Odrysuj wzór kamizelki. Jeszcze jeden kawałek. Ściśnij go w dłoniach. Złap to! O, mam! Zrób spodnie. Dżinsy nie będą pasowały. Połącz je w całość. Spodnie są gotowe. Teraz potrzebujemy tylko marynarki. Pstryk! I strój jest gotowy. Brakuje tylko błyszczących guzików. Kamienie szlachetne to świetny pomysł. Lalilu z łatwością złapało motyla. To rzadko spotykany ślubny gatunek. Papier piankowy rozdzielił się na detale. Złóż buty pana młodego. Zamocuj kwiecistą butonierkę. Zwiń serce, aby stworzyć piękny róg. Pan młody jest jednorożcem. Modny facet przyjechał na deskorolce. Jest taki przystojny. To był jego dzień ślubu. Witam wszystkich gości. Jak wyglądam? O tak, bezbłędnie. Ale gdzie jest moja ukochana? Publiczność westchnęła. Co za wejście panny młodej. Kochanie? Ha? Meryl? A, co ci jest? Co jest nie tak, Jake? Czy powiesz mi tak? Zażartował jego przyjaciel. Goście chichoczą. Ach, Bob, jesteś takim żartownisiem. Piona kumplu. Bob, jestem taki zdenerwowany. Wszystko będzie świetnie. To twój dzień. Odetnij spód plastikowej butelki. Przykryj kawałek błyszczącą tkaniną. Zrób warkocz z drutu. To świetna rączka. Mamy uroczy koszyk na płatki. Ale dlaczego są tutaj pompony? A, udekorują boki. Wytnij kilka płatków. Mamy cały kosz, by świętować ślub pary młodej. Pan młody jest zdenerwowany. Jestem na swoim ślubie. Wszystko jest okej, ale muszę się pozbierać. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy to się dzieje naprawdę? Teraz zemdleję. Biedny facet stał się zbyt niespokojny. Jake, czy wszystko w porządku? O, tak, przepraszam. Zrobię zdjęcie z panem młodym. Goście zawiwatowali. Ślub trwa dalej. Rozdziel tęczową wstążkę na kawałki. Sklej elementy razem, by stworzyć pudełko.
Na dnie mieni się magiczny jednorożec. Wszystko, co potrzebne do fajnej stylizacji włosów, mieści się w kieszonce. Słońce wzeszło już dawno temu, ale panna młoda wciąż śpi. Kochana, zaraz prześpisz swoje wesele. Pobudka! Już jest rano? Nie mam czasu. Jakie to straszne. Przestań, ogarnij się. Szybko wykonamy makijaż i fryzurę. Jestem profesjonalistką. I to prawda. Włosy są pięknie ułożone, a makijaż wygląda nieskazitelnie. Nie mogę w to uwierzyć. Dziś zostanę żoną. Musimy tylko wybrać sukienkę. Wszystko jest robione na ostatnią chwilę. Najlepszy salon ślubny w mieście wita się z gośćmi. Dzień dobry. Witam, potrzebuję sukni i to już. O, zaufaj nam. Teraz zróbmy pomiary. I zaniosę tkaniny do krawcowej. Zacznij od spódnicy. Na plecach znajduje się puszysty tiulowy tren. Ta sukienka jest godna prawdziwego jednorożca. Gorset ozdobiony jest kolorową wstążką. Kwiaty z cekinów zdobią włosy. Twarz pokryta jest lekkim tiulem. Panna młoda wygląda bezbłędnie. Co o tym sądzisz? Co za piękny strój! A Meryl przyjechała na salę ślubów. Dziewczyny od kwiatów obsypały przejście płatkami. Jest coraz bliżej ołtarza. Pan młody tak bardzo kocha swoją pannę młodą. Jesteś piękna. Meryl, czy bierzesz mnie za męża? Tak. Czy bierzesz mnie za żonę? Oczywiście. Ojejku. Para wymieniła się obrączkami. I przypieczętowała ich związek pocałunkiem. A teraz wspólne zdjęcie. Uśmiech. Wyszło super. Zrób domek z teksturowanego tworzywa sztucznego. Zbuduj ramę. Każdy pokój ma swój własny wzór tapety. Dodaj piętro. Jest mięciutki. Na pierwszym piętrze rośnie mech. To niezły trawnik. Dla bezpieczeństwa oddziel je płotem. Wow! Wyrosła palma! Nad domem pracowali najlepsi projektanci. Nie znajdziesz bardziej komfortowego miejsca. Ma piękne dekoracje. Goście wręczają nowożeńcom prezenty. Meryl i Jacku to ode mnie. A to jest od nas. O, prezentów jest tak dużo, że mąż nie mógł ich utrzymać. Kochanie, uważaj. Nic mi nie jest. Tata Meryl postanowił zrobić jej przepiękny prezent. Będziesz zaskoczona. O, to intrygujące. Kurier przyniósł ogromne pudełko. Zobaczmy, co jest w środku. Domek dla lalek? Ha, nie bardzo. To model naszego przyszłego domu. Możecie tam zamieszkać po ślubie. Tato, jesteś najlepszy. Nowożeńcy zaczęli marzyć o wspólnym domu. Latarka zmienia się w potężne głośniki. Podkręćcie muzykę. Dwa głośniki zapewnią dobry dźwięk. Dodaj klawisze. Oczywiście potrzebujemy jednorożców. To fajny rytm. Zatańczymy? No to zaczynamy imprezę. DJ-ka jest tutaj. A teraz czas na wyjście nowożeńców. Co za słodki moment. To ich pierwszy taniec. Zapomnijcie o wolnych tańcach. Dziś mamy tylko fajne hity. Goście zaczęli tańczyć razem z parą. Tata też nadąża. Parkiet jest zajęty. Wszystkim podobają się piosenki. Dajmy czadu. Przyda nam się przyrząd do wyciskania pasty do zębów. Zmień go w armatę konfetti.
Wyciągnij dźwignię, przytnij rączkę. Tęcza zmieniła się w tkaninę. Pokryj armatę. Wszędzie mienią się cyrkonie. Oto parakuł. Udekoruj je tęczami. Potrzebujemy więcej brokatu. Za nim znajduje się ląd. Wsyp brokat do środka. Niech zacznie się pokaz. Czy wszyscy są tutaj? Witajcie, nowożeńcy. A tu jest armata. Zapal ląd. Bum! Tak, fajnie, konfetti jest wszędzie. To było niesamowite. Czy ta armata nie ma dna? Wytnij wydrukowane tablice. Udekoruj wypełnieniem. Są takie puszyste. Pokryj wszystko lakierem. Napis na tablicy mówi o nowożeńcach. Niech wszyscy wiedzą, że dziś mają wesele. Wszyscy goście stoją i czekają na ostatnią czynność. Każdy chce złapać bukiet panny młodej. No to kto dziś będzie miał szczęście? Jesteście gotowe? Rzucam bukiet! Jest jednak pewien problem. Bukiet utknął w drzewie. O, niewiarygodne! Wygląda na to, że jesteś następna. No ludzie! Losu nie oszukasz. Skarbie, wskakuj do środka samochodu. Bardzo chętnie. Chwileczkę, poprawię sukienkę. Chcę, żeby wszyscy zobaczyli ten znak. Szczęśliwa para udała się na miesiąc miodowy. Przed nimi szczęśliwe życie rodzinne. Te tak różne jednorożce tworzą wspaniałą parę.